No siemano, witajcie w niesamowicie oryginalnym kontencie, który zrewolucjonizuje kontent Pokémon nie tylko na polskim, ale i światowym YouTubie. Jest to kontent tak oryginalny, że wcale już w Polsce Pite czy Semiron tego nie nagrali. Albo Semiron nie nagra Fajeredu bez Pokeboli. No to essa widzowie. Zasady dzisiejszego odcinka wydaje mi się, że są bardzo łatwe do ogarnięcia już po samym tytule. Czyli, że nie mogę łapać dzikich Pokemonów, a jedynie mogę używać Poki, które w jakiś sposób jestem w stanie dostać i nie wymagają ode mnie wchodzenia w plecak i klikania rzut Pokebolem. No rozumiecie chyba. Dodatkowo jak to mam od kilku odcinków, takie standardowe zasady. Czyli gram z level capami oraz bez używania itemów podczas walk. Oczywiście health itemy pokroju leftovers i tak dalej się nie liczą. Jeszcze przed zaczęciem odcineczka zachęcam standardowo do zostawienia lajka i suba, bo dzięki temu mimo wszystko wspieracie moją twórczość. No wiadomo, nie tak jak wspierający, ale wiecie co chodzi. Jako iż uwielbiam dawać swoim postaciom niesamowicie oryginalne nazwy, to uznałem, że niesamowicie oryginalne będzie, jak tym razem dam sobie losową nazwę i dało mi Jodi. Bardzo mi ta nazwa kogoś przypomina? Czy gra coś mi sugeruje tą jakże niesamowicie oryginalną nazwą? Wybieramy sobie startera, którego no, mogę używać, no bo przecież go nie łapię, co nie? I wybieram jakże niesamowicie oryginalnie Bulbasaura. Chciałem wybrać Charmandera, ale uznałem, że może dam innemu startowi szansę. Ledwo, bo ledwo wygrywam pierwsze starcie z rywalem. Dzięki krytycznemu taklowi, następnie przynoszę profesorkowi paczuszkę, z której daje mi i rywalowi pokebole. On nie wie, że mógłby je dać swojemu wnukowi, a u mnie się tylko zmarnują, no ale niech będzie. Używając niesamowicie oryginalnej taktyki z Leech Seedem, spuszczam ponownie Manto rywalowi, który tym razem ma dwa Pokemony, bo jak ostatni frajer używa Pokeboli do łapania Pokemonów, gdzie ja jako naczelny Sigma nie uciekam się do takich tanich sztuczek. Przechodzę przez Viridian Forest i dochodzę do Brocka. I raczej każdy z was wie, jakim żartem jest właśnie Brock, gdy wybierzecie Squirtle lub Bulbasaura jako swojego startera. Dostałem buty do biegania, bo najwidoczniej w świecie Pokemon nie można biegać i jest to swego rodzaju skill przypisany do obuwia. Podczas walk z trenerami w drodze do Mount Moon Bulbasaur zakwitł oraz w Poké Center przed wejściem do jaskini kupiłem za 500 pokemonowej waluty Magikarpia, który jako Gyarados w trzeciej genie aż tak dupy nie urywa jak w kolejnych generacjach, ale zawsze jest to coś lepszego niż jakby miał chodzić z samym Ivysaurem aż do Celadon, bo uwaga, spoiler, dopiero tam dostaniemy kolejnego pokemona. Bez jakichś ciekawych momentów przechodzę przez Mount Moon, gdzie zaraz przy wyjściu czeka mnie niesamowicie ciężka decyzja, którą z kamielinek, której nawet nie będę używał, powinienem wybrać. Nie będzie omany. Używając niesamowicie oryginalnych, specjalnych metod treningowych Magikarp ewoluował do Gyaradosa i udałem się na Misty, by zwiększyć sobie level cap, który z pewnością bym przekroczył, gdybym poszedł od razu do Billa. No wiecie, że z Ivysaurem Misty nie jest tak ciężka, choć mimo wszystko postanowiłem z letka poddymić i wystawiłem Gyaradosa na Instarmie, który ją pokonał po 3 bajtach i jebnięciu samego siebie przez konfuzję z Water Pulsa. Pomogłem Billowi wyjść ze swojego Forsuita Clefairy i za to bym nikomu nie powiedział jego preferencjach seksualnych, dał mi bilet na statek SSN. No i udałem się na ten statek, gdzie po raz czwarty pokazałem rywalowi, że jest zwykłym frajerem. O trzecim razie to nawet nie mówiłem, bo tam doszło do takiej dominacji, że to szkoda gadać nawet. I pomogłem kapitanowi statku wyżygać resztki amoreny z czoła, przez co dał mi HM Cut. Normalnie bym sobie złapał jakiegoś Rattata albo coś, ale jakoś no nie mogę łapać dzikich Pokemonów, to musiałem tym atakiem oszpecić swojego startera. Zrobiłem jedno z najbardziej RNG zagadek z sal w Pokemona Heaver i zmierzyłem się z Altysergem. Ivysaurem dwoma Razor Leafami zdjąłem jego Voltorba, następnie ustawiłem Leech Seeda na jego Pikachu, a ten nie sparaliżował, przez co kolejny Razor Leaf się nie udał, ale za to typia sobie zmniejszył unikliwość Double Teamem i dostał krytycznym Razor Leafem. A na jego Raichu dalej zacząłem Leech Seedem i następnie zaklikałem szczura Razor Leafami. Kurwa, jak to się ciężko czyta. Dotarłem do Celadon, gdzie jak zwykle podczas drogi do tego miasta nie działo się nic, co by mogło zryć beret. I dochodząc do ów miasta mamy wiekopomną chwilę, mamy kolejnego Pokemona, którego mogę dodać do drużyny. I kto inny mógłby to być jak nie Eevee. Zapewne spodziewacie się, że ewoluuje go do Jolteona, bo Vaporeonoś to się nie opłaca, no bo spoiler. Lapras i Skamilina już są wodne, ale nic bardziej mylnego. Jako niesamowicie oryginalny twórca ewoluowałem go do Flareona. Zgadza się. By był on jakkolwiek
dodatek użyteczny, używając niesamowicie oryginalnych metod, w moje ręce wpadł TM35 Frame Thrower prosto z kasyna i wydaje mi się, że nie muszę mówić, co się mogło stać z Eriką. Po kryjomu ukradłem babce herbatki i udałem się do Saffron, gdzie w dojo, które fun fact było kiedyś salą w tym mieście, ale przyszła Sabrina i już przestało być salą, wzięłam do drużynki Hitmonchana, który zaraz na następnym poziomie uczy się wszystkich Elementar Punchy, które w tej generacji są specjalne, więc średnio działają na Hitmonchanie, ale dajmy mu chociaż jakiś promyk nadziei, że jest jakkolwiek użyteczny. Splądrowałem następnie bazę rakietowych pod kasynem i na końcu nawaliłem Giovanniego, by następnie wrócić się do Lavender Town, do wieży Pokémon i tam ponownie upokorzyć rywala i ponownie najebać rakietowych, tylko po to, by udać się do Sivko, gdzie dalej najebywałem rakietowych oraz dalej nie pamiętałem, na którym piętrze był ten klucz i jeszcze raz pokonałem rywala, zdobywając przy okazji od tego typiarza kolejnego czuneczka drużynki. La prasa. Zawalczyłem z Giovannim i tu myślałem, że zaczyna on może od Rayhorna, ale jednak zaczął od Nidorino. Zmieniłem więc na Flareona, który po pierwszym Poison Stingu został zatruty. Dikno prawie go złączotował i dobiłem go Quick Attackiem. Rayhorn to wiadomo, co się z nim mogło stać. Hitmonchan dwoma Sky Uppercutami pokonał Gengaskana oraz Lapras dwoma Ice Beamami Nidoqueen. Za pokonanie Giovanniego dostałem od dyrektora Sivko nagrodę, która no... mogła trafić w lepsze ręce. Udałem się do Fushi, gdzie wlazłem do Safari, by dostać Surfa i... tutaj to teoretycznie, idąc logiką dzisiejszego odcinka, powinienem odcinek zakończyć i liczyć go jako nieudany, ale na potrzeby kontentu załóżmy, że tego nie było. Skierowałem się do sali Kogi, gdzie może dwóch trenerów w sali mają trujące Pokémony, którymi są dwa Arboki, a reszta to Drowsy, Kadabra i Sandslash. Walkę z Kogo zacząłem Laprasem, którym jednym Surfem złączotowałem Koffinga. Surf Makowi zabrał, no tak, taką 1/3 życia i użył Toxika, na co odpowiedziałem Ice Beamem, który go zamroził, ale instant się odmroził i użył Minimize oraz się wyleczył Hyperpotką. Użyłem jednego Ice Beama oraz zaraz drugiego, który był krytyczny i dobił Maka. Flareon zmanszotował Koffinga oraz krytycznym Flamethrowerem Weezinga. Przez to, że już pokonałem Team Rocket, to udałem się od razu na Sabrinę. Zacząłem Flareonem, którym zdjąłem Kadabry jednym digiem, ale zanim to jeszcze ustawił Future Sight. Mr. Mime ustawił barierę, przez co dig zadał o wiele mniej. Następnie użył Call Minda i Flareon urwał wcześniej nastawiony Future Sightem. Po wymianie ciosu Flareon Flamethrowerem pokonał Mr. Mime'a. Na Venomotha wystawiłem Hitmonchana ze względu na Fire Punch, który zadawał mu 1/3 życia i jego potyczka skończyła się na tym, że dostał konfuzję ze Super Sonic i nic już więcej nie zrobił. Venomotha dobiłem już Laprasem i Gyaradosem ostatniego Pokemona, czyli Alakazama. Jak mam być szczery, to nie pamiętam, kiedy ostatnio płynąłem do Cinnabar od Fushi, bo zawsze robiłem to od Pallet Town, ale jako iż nie mam Pokemona z Flyem, to musiałem tak zrobić. No w sumie teraz tak sobie pomyślałem, że przez Diglett kiedyś się mogłem cofnąć, ale już za późno. I totalnie zapomniałem, że tu trzeba jakąś zagadkę w jaskini zrobić z głazami, by móc wyjść z innej strony jaskini, z której już można prosto płynąć na Cinnabar, gdzie zdobyłem moje dwa ostatnie Pokemony do tego odcinka. Ammonite'a, którego z oczywistych przyczyn nie będę używał, oraz Aerodactyla, którego z oczywistych przyczyn będę używał. Podczas grania w tym momencie sobie przypomniałem o tym, że w sumie mogłem sobie kupić Pokémony z kasyna do używania w tym ranie. Znaczy no wiadomo, że bez przesady z tym Porygonem czy Scyterem, ale taki Abra no mógłby być niezłym dodatkiem do drużyny. No jak widzicie, jestem już dość daleko w grze, to uznałem, że w tym momencie nie ma sensu już nikogo kupować i grałem bez tego. Ale jak wy będziecie grali w ten sam sposób co ja tutaj, to pamiętajcie o tym. Jeśli chodzi o walkę z Blaine'em, no to tu nie ma co mówić. Lapras całą drużynę zespipował poza Arcanine'em, którego musiałem dobić Aerodactylem. Walka z Giovanniem również nie była niczym ciekawym, bo pokonałem go używając na zmianę Venusaura oraz Laprasa. Nawaliłem przez ostatni raz rywala, przelazłem przez Victory Road, docierając do Indigo Platinum. Pokupowałem medykamenty oraz pomajstrowałem z lekka przy Pokemonach i nadszedł czas na ligę. Dugonga Lorelei zdjąłem trzema Ancient Powerami Aerodactyla, bo jeszcze w międzyczasie się standardowo wyleczyła. Cloyster padł po dwóch Sky Uppercutach Hitmonchana, a Slowbro zesetapowałem Leech Seeda i w tym samym czasie on użył Janna mojego Venusaura. Przed zaśnięciem stoksikowałem go i dostał za Ice Beama. Zmieniłem na Flareona, by przyjął Ice Beam i of course został zamrożony, ale przeżył Surfa i Slowbro padł od wcześniejszego setupa. Ponownie Hitmonchan dwoma podbrudkowymi zdjął kolejnego Pokemona, Laprasa, oraz prawie jeden podbrudkowy starczył na Jinx, ale przeżyła i uśpiła go Lovely Kissem. Na szczęście szybko się obudził, lekko obił Fire Punchem i tym razem podbrudkowy ją zajebał. Kolejny był Bruno i następna na cewniku jest Agata. Redaktylem zdjęłam pierwszego Gengara, Arbok padł od jednego krytycznego Earthquake'a Gyaradosa, Golbat przeżył Ancient Power na małej ilości życia, przez co dał radę nałożyć na Aero
dektyla konfuzję. Standardowo jak na mnie dwa razy się przez to jedną, ale dał radę na mojej ilości życia wyklaczować. Flareon zwanshotował Huntera i z jej ostatnim Gengarem było lekko pierdolenia się, ale ostatecznie Aerodactyl pokonał go Flyem. Hitmonchan w walce z Lensem był mi potrzebny tylko do jednej rzeczy. Zdjąć jego Gyaradosa czterokrotnym Thunder Punchem, który i tak nie zostaje osłabiony przez Intimidate. Ale nawet i tutaj zadaje mu tylko 1/3 życia, Gyarados przeżywa kolejny grzmotocios i się leczy, a następnie dobija Hyper Beam Hitmonchana, który nie dał rady spełnić moich oczekiwań w tej walce. Dobiłem go Aerodaktylem. Na jego Aerodaktyla zmieniłem na Laprasa, który urwał nagle krytyczny Mentioned Polarem, prawie padając na jednego z czoła, oraz Serf zostawił mu z 1 HP, przez co zdjął mi Laprasa. No, lekka kraksa. Bo Lapras miał być na Dragonite, także ups. Ale wpadłem na cudowną taktykę. Dragon Dance Gyarados. Pokonuję pierwszego Dragonite, zostając przy okazji sparaliżowanym, co sprawia, że chuj z tą taktyką, bo Gyarados pada od kolejnego Dragonite'a. Aerodactyl nie trafia pierwszym Flyem i obrywa Outrage'em. Za kolejnym razem Dragonite się już sam siebie uderza, przez co pada. Dragonite dostał lekko mniej niż połowę z Ancient Power, prawie pokonując Aerodactyla Outrage'em, ale przez Fly, którego użyłem w next rundzie, dostaje konfuzję, uderza dwa razy sam siebie i dobijam go Flyem. Raz na ostateczne starcie z rywalem. Aerodaktylem ściągam Pidgeotto dwoma Ancient Powerami, a i tak by the way w tej lidze ani raz nie dostałem boosta z tego ataku, więc super. Wracając, dałem Hitmonchanowi się rozgrzeszyć i dać mu drugą szansę na ściągnięcie Gyaradosa i nie uwierzycie, tym razem drugi Grzmotocio zostawia mu tyle życia, że się nie leczy, przez co go pokonuje. Co za legenda! Alakazama zdjęłam Ancient Powerem i hyperbiłem Aerodaktyla. Raidona jednym Razor Leafem Winozora. Nareszcie dostałem boosta od Ancient Powera, dzięki czemu Aerodactyl przeżył Fire Blasta Charizarda i go pokonał kolejnym Ancient Powerem. No i ostatni Executor został spełniony żywcem przez Freyjona, dzięki czemu zostajemy czempionem już chuj wie który raz w tej grze. Ale tym razem zrobiliśmy w tym jakże niesamowicie oryginalnym kontencie. Jeszcze na koniec przypominam, że jeśli podoba wam się mój content, to zachęcam do zostawienia lajka i suba na kanale, bo jest to dla mnie spora pomoc w rozwoju kanału, oraz dzięki każdemu wspierającemu, którzy przypominam, że widzą ten film wcześniej i już wiedzą, o czym będzie kolejny film, który będzie o